Drugi mecz, drugie spotkanie, jakie dzisiaj zobaczymy, to spotkanie drużyny Onsite Gaming. Jest w niej Solar, grający tutaj jako niebieski zerk, Kang Min Su. O, uda mu się hacze postawić. Super, super dla Solara, bo nie tak zawsze się to udaje. Ej, ale on zrobił 15 hacze, tak? Jak dobrze widziałem, 15. No. I właśnie to wczoraj zadawałem takie retoryczne pytanie, że właśnie dziwne, że zergowie nie grają 15 haczy z normalnym Overlordem, bo po prostu wtedy ta proba często nie zdąża nas zablokować. No i proszę, dzisiaj to robi Solar. Jakby słuchał polskiej transmisji. Albo też zauważył ten detal, że chyba po prostu można jedną dronę mniej, ale za to hacze na miejscu, a nie tam gdzieś daleko ją budować. Piękna sprawa. No i oczywiście Onsite Gaming to już znamy, a z drugiej strony jest drużyna Sidestorm Gaming, w której jest chociażby Spirit, jak widać MaxPax. No i do tego jeszcze inni zawodnicy, ale dzisiaj wystąpi jeszcze Special. Geralt, tam pamiętam, że jako kapitan krótko z Zergiem trzeba. Tak jest, Geralt się przygląda wyczynom swojej drużyny. MaxPax na Solara, potem Spirit Maroon, no i na koniec Special Riank. Jeżeli będzie Ace Match, to też go oczywiście zobaczymy. Tak, też dla mnie to było dziwne z tą haczerką, że tak wolno to robią zergowie, no ale jest jak jest. Widzę, że to wykadrowanie u Solara takie jest... A nie, bo Solar specjalnie się tak usadził z lewej strony swego kadru, bo tam z tyłu po prawej stronie faktycznie trofea. A to troszeczkę przeorganizował swoją półkę Solar. A niech widzą, uznał. Niech patrzą, tam jest, a nawet są dwa trofea za Dreamhacka. Jest jeszcze na pewno, nie wiem, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy... Z 7 chyba trofeów tutaj jakieś widzę. Naliczyłem jakieś pluszaki, nie pluszaki też chyba tam są. Także zrobił sobie taką ładną, powiedzmy, gablotę, ale bez gabloty. To nie jest zamknięte, tylko chyba odsłonięte, a niech się kurzy. Fajnie, fajnie, fajnie. No właśnie, zobaczmy, co tam wygrał Solar, bo na pewno nie jeden turniej w swojej karierze. Do tej pory Solar wygrał ponad $500 000 na StarCraft 2. Ostatni tu duży turniej, jaki wygrał, pamiętam, że to był Afrika TV Super Tournament na Darka. Bardzo ładnie wtedy zagrał. Co jeszcze zwyciężył Solar z takich dużych imprez? W sumie to, żeby wygrywać duże turnieje w StarCrafta, to nie jest łatwe zadanie. Solar, jak widzimy, na razie musi się bronić przed adeptkami, nie wychodzi to najgorzej. No dokładnie, jest w porządku, adeptki wyskakują. No poza tym pamiętam, że Solar jeszcze na Partinga właśnie wygrał ten Dreamhack w 2015 roku. Jeszcze wygrał w Sztokholmie, też pierwsze miejsce, tak dwa miesiące różnicy, wygrał dwa duże turnieje na Hiana wtedy. Piękna sprawa. Ej, to on wygrał 3 Dreamhacki nawet, wow. Jeszcze w 2014 roku, no troszkę się nawygrywał. Jeszcze MSI Beat IT 2014 na Partinga. Sporo. A, jeszcze WCS Korea, tak. Wtedy na Darka wygrał Solar. No, ma bogatą historię w sumie na Darka ten zawodnik. 3 drony zniszczone, na razie jak widzimy MaxPax całkiem ładny wyczyn. Tak, żonę też ma Solar. Tak, to się zgadzam. No i oczywiście podczas turnieju w Yongxioping, dosłownie parę dni temu, około tydzień temu, Solar zajął też trzecie, czwarte miejsce, czyli doszedł do półfinału, gdzie przegrał z Gumichą. Trochę to była dla mnie niespodzianka. Jaki on jest stary? Nie no, Solar ma 27 lat. No. Chociaż w sumie w tych czasach to ludzie się jakoś dwa razy szybciej starzeją, a i bisz wiecznie młody. Jak to działa, nie mam pojęcia. Kolejna ładna akcja Duńczyka, księciunio. 4 drony w tym podejściu był w stanie zniszczyć, zobaczył, gdzie jest kolejna baza. No dobra, już może spójrzmy na taktyki, bo już drugiego Forge'a dostawia MaxPax. Niektórzy protosi, tacy jak na przykład Harstem, lubią w ogóle pomijać Forge'a przez długi czas, a MaxPax wprost przeciwnie. Dwa Forge, jedziemy z ulepszeniami.
Bo takie jednostki, na których się będzie skupiać Max Pax, jak Stalkery i Zeloty, bardzo korzystają z ulepszeń. Oho, jak to spadła jakość genów, co ja czytam? Bardzo ładnie męczy Max Pax. Szczerze mówiąc, nie wiem ile już tych dronek padło, ale myślę, że spokojnie koło 10. Bardzo często Max Paxowi nawet 15 dron i to regularnie z meczu na mecz, z mapy na mapę udaje się rozwalać. Ale on to dobrze robi, kurczę, tu wchodzi, tam obchodzi, no tu może się, tak, tu się można by doczepić, ale i tak kliknął jedną dronę, można było chyba nawet kolejną spróbować. I tak całkiem. Piekielnie ciężko się gra na Max Paxa jako zerg, bo on niesamowicie jest wydajny, jeżeli chodzi o męczenie i przede wszystkim też nie tracenie Oracle. No i teraz nadchodzi bardzo ciężki do takiej łatwej obrony atak Stalkery plus 3 Oracle. Plus jeden do Stalkerów zakończony, Zerglingi też zaraz będą miały takie ulepszenie. Nie no, w sumie Solar nie jest w złej kondycji. Przyzwoite wydobycie, 74 drony plus całkiem sporo jednostek. Nawet pozwolił sobie Solar na kontratak, bo uznał, że jest dość dobrze. Ale tutaj kanon i bateria i co mi pan zrobi? Panie Zerg, nic pan nie zrobi. Elegancka ta obrona i cała gra Max Paxa, no ale... O, tutaj Solar ładnie kliknął rannego Stalkera. Przyzwoita pułapka właśnie, po to te pułapki są, żeby takie buńczuczne zergi łapać. No i teraz Stalkery wymieniają się z roachami, a mają na nie całkiem dobre obrażenia. Kolejna pułapka i znowu ile zerglingów zamrożonych. Niesamowite to jest, jak dobrze to Max Paxowi wszystko wychodzi. Oczywiście wygrać nie wygrał, ale widać, że więcej stracił. Prawie dwukrotnie więcej minerałów. Dziewiąta minuta mapy Grezvan. 2-2 zakolejkowane u Max Paxa. Goni też w ulepszeniach Solar. Jakby tak dobrze, jak zrzucać chronobusty teraz na te 2-2. Jakiś może timing push, kto wie. Tylko ja nie wiem, czy jeszcze będzie opcja jakiegoś timing pusha w wykonaniu Max Paxa. No, na razie po prostu przeszkadza. No i jest warpism. Mega mi się podoba, jak po prostu płynnie przechodzi z jednej presji w kolejne Protoss. Nigdy nie ma jakiegoś spokoju, tylko cały czas męczenie, tak jak Klem trochę to robi też z zergami. Ajajaj. O! No, 10 probek, to w sumie dobrze wyszło. Akspakcja już miałby ponad 80. Pięknie się rozwija, tu ulepszenia, tu atak, no wszystko robi jednocześnie, to jest mój ulubiony, szczerze mówiąc, rodzaj StarCrafta. Czyli cały czas idealnie balansujesz ofensywę, defensywę. Cały czas rozwój. W zasadzie robisz wszystko. No i teraz zeloty wbiegają do bazy Solara. On tam wysyła posiłki, wysyła ochronę. No ale... nie jest łatwo. Oj, tutaj to chyba akurat tych zelotów nie powinien przywoływać Max Pax, bo Bane'y są bardzo blisko. Może podniesie jeszcze 4, może zdąży. Atakuje Max Pax, może też lekko się tam zagapił. Warpism chyba został zniszczony, tak. Nie, chwileczkę. Bo to na minimapie to... przy tej jakości, jaką nam przesyłają Chińczycy, to niektóre rzeczy znikają i się pojawiają. Jednak nie padł Warpism. Gramy dalej. To opatrzenie Solara bardzo sensowne. Duże. Ale ciężko będzie chyba teraz przełamać Max Paxa, przecież te ulepszenia świetnie służą. Chyba, że tutaj. Musi tutaj biec szybko Max Pax. Ładna, szybka reakcja. Ale i tak 7... probek zabranych. Tutaj już nie ma baterii. Można atakować.
Ojojoj, ten warp jest... O! Przeżył. Jak do tego doszło? Jeszcze mu warpina tutaj zrobi pewnie zlotowego, zdając życie, czy nie? Powinien uciekać Max Pax, ale w lewą stronę, bo w górną prawą są te spory. On zapomniał o sporach? Aha, no dobra, to go w parapet. Jak się tak dużo dzieje, łatwo zapomnieć. Ale biegną kolejni zeloci. Jakby teraz warpin do pierwszej bazy zrobił, a to by było super. Warpin do pierwszej bazy zelotów, atak na dziewiątą zelotami i do tego jeszcze atak od przodu. Jakby to wszystko zrobił właśnie tak, jak zapewne zamierzał Max Pax, no to wydaje mi się, że Solar musiałby ponieść spore straty. Tutaj kilka Bane'ów, troszeczkę Lingów, nawet Roach nie potrzebuje już do obrony Solar. Kolejny warpin zelotów. One również skierowane na godzinę dziewiątą. Z Disruptorami już Max Pax. No i taktyczne pułapki na ewentualne otoczenie Zerga. No ale właśnie, czy on to przetrzyma? Leci kula. O, to będzie niezła kulka. Tak, tak, trafił Bane'y. Tutaj jeszcze jedna od boku, ale chyba zniszczy ją w porę Solar, dokładnie. No i Oracle z powietrza muszą troszeczkę pomagać. Zeloty, tak jak wspominałem, kontratakują, ale Solar ma obronę. Chciałby się przebić Solar, ale chyba nie do końca może. Ciężka to wymiana. Co? Już ma 6 baz i 7 stawia nawet Max Pax. Rozbisturmanił się pięknie. Nigdy się nie zatrzymywał, jeżeli chodzi o ekspowanie. Teraz proby mogą być stracone. Wycofuje je Max Pax. No widać, że nie wyszło mu to wycofanie najlepiej. Aktywacja Oracle, no ale Nexus stracony. Nie jest to jednak tak duży problem. Kolosos nawet zakolejkował. Żadnych kontrataków w tej chwili tutaj nie widać. Jestem zszokowany w sumie, że on tak, po prostu stawia kolejne bazy. Jakby kompletne rozdzielenie ekonomii i co do tego, co się niby dzieje na mapie. Ale to tutaj się sprawdza, no. Po prostu się sprawdza. Solar pewnie nawet nie pomyślał, że tam może być kolejna baza i nie zajął się jej niszczeniem. No teraz tam, jak widać, coś będzie się działo. Oj, tylko 2 zelotów, to mało do obrony. Musi coś tam wysłać Max Pax, może Oracle. Dokładnie, są Oracle, tylko że nie mają energii. Jest to problem, kanon i bateria zagrana. Czasami wystarczy taki właśnie jeden kanon, paru zelotów i nawet spora chmara zerglingów musi się wycofać, zwłaszcza, że ulepszenia Protossa już są ostateczne, jeżeli chodzi o atak i pancerz. Może teraz ewentualnie osłony jeszcze zacząć. No i zaczyna się wymiana, Kolos jest oczywiście... O, jaka kula! O, ta kula dała fulla, aż Solar zacisnął zęby po tej stracie, dużej stracie. No i zeloty wbiegają i Solar cały czas zakręcony jak koń na światłach. Nie wie, czy atakować, czy się bronić, czy ekspować, czy technologię rozwinąć. Jak żyć? O, ładnie jeszcze zeloty sobie tutaj Max Pax uratował. Tak jakby musiał, nie? Bo go nie stać. Nie no, stać go na wszystko. 90 probek. Świetna ekonomia. Niby nie musiał, ale uznał, że czemu nie. I tak pewnie tego recalla teraz przez chwilę nie będzie potrzebował. Solar łapie zelotów z dołu mapy. Podejście górą, podejście dołem, no ale na górze, jak widać, zeloty zatrzymane. Tylko jeden Disruptor, ale też kolejny Kolos. Oracle cały czas w powietrzu, ale cały czas nie mają zbyt dużo energii. Oj, ten Kolos to zostanie złapany, a może nawet oba. Uff, no ładna kula. Łapie go Solar, czy się uda przytrzymać Protossa? No może Kolosa tak, może Disruptora też, ale Stalkery się wymykają. Na górze znowu zeloty męczą bazę Solara, no i zamęczą haczerkę. Tutaj znowu zeloty, Boże, w każdej bazie co chwilę zeloci. Jest taki styl gry, że mega ciężko się z tym walczy. Myślisz, że masz obrony na górze, na dole, okej, obroniłeś się, no to może atak, a tu nie, bo to znowu kolejne zeloty i kolejne i tak... Póki nie zmęczy, to nie odpuści Max Pax. Bardzo ładnie to się prezentuje. Cały czas prowadzenie Protossa. 16 minuta, Solar nie rezygnuje. Chciałby bardzo złapać te Stalkery, ale Protoss jest w zasadzie nieuchwytny. Dziwne mu teraz, Stalkery dwukrotnie nie zaatakowały, ale już to chyba koryguje trochę Max Pax. Trochę wolniej musi klikać momentami, żeby salwa poszła i dopiero wtedy kolejne kliknięcie, czyli wycofanie się. Pięć dronek. No i GG. Także to już była formalność tak naprawdę, jak widzieliśmy te 50 limitu różnicy. No i, i Protoss więcej baz od Zerga posiadał. Mega, mega mocny. Dziś
dzisiaj Max Pax. Zobaczymy, jak będzie na drugiej mapie za momencik. I rozpoczynamy. W górnym lewym rogu Solar, w dolnym prawym Max Pax. Jeszcze jedno PVZ zobaczymy w wykonaniu Księciunia. Na pewno inspirujące dla wielu zawodników, ale bardzo ciężko jest grać tak, jak to robi Max Pax, bo on w każdym aspekcie w sumie trochę przegonił Solara, prędzej czy później. No i proszę, Solar zajmuje bazę z bogatym gazem, tym razem nie udało mu się postawić zwyczajnie haczerki w naturalu. Max Pax teraz ustala, gdzie jest ta hacza, bo są opcje dwie, może nawet trzy. Ale przeważnie w tych dwóch lokalizacjach pojawia się wczesna hacza. Albo zwyczajnie w naturalu. Widzę, że nawet dwie osoby już na czacie Feumatoryka Zegwichura dowiadują się o rzeczach, o newsach ze świata, z memów. To jest świetny nośnik informacji, zgadza się. Zagrać Forge'a na taką wysuniętą haczerkę? Nie no, rzadko tak to próbują pokarać zawodnicy, bo Solar by po prostu ją anulował i zagrał w innym miejscu. Spogląda Overlordem teraz Solar. Czy leci drugi Kronobus na Gateway, a jaka wyszła pierwsza jednostka, czy Adeptka, czy Stalker, może jakimś cudem Zelota, czy Sentry. No i potrzebuje po prostu takich informacji Zerg, żeby wiedzieć, czy musi dołożyć więcej Lingów, czy nie. Jeżeli jest właśnie drugi Kronobus i druga Adeptka, no to przeważnie jednak trzeba trochę to respektować. A lubi, o! No i pięknie, już pierwsza drona. Już widziałem niezadowoloną minę Solara po tej stracie, bo nie powinien stracić drony, gdyby ją zamienił w budynek w porę. Jeszcze jeden cień adeptki. W sumie to można tu wejść, ale lepiej zazwyczaj zaczekać na drugą adeptkę. Jeszcze parę zerglingów od Solara. Ciężki ten początek, jak tak wymusza rozstawienie baz z Protoss. No właśnie, ekspansje rozciągnięte jak stringi na Kaliszu. Teraz czas zaatakować ekonomię. Jedna drona, druga drona. Solar już pewnie niepocieszony. Ostry cień mgły wszedł mu do bazy i teraz już wyfrunęły adeptki. Dobrze klika, no. Z tego najbliższego zerglinga, żeby adeptka albo nie otrzymała obrażeń, albo później padła. O to chodzi. Mega dobre mikro, panie Max Pax. Grał na jakiegoś nieopierzonego progamera jeszcze, a tu Solar. Sami się zastanawiam, czy on nie ma nawet lepszego początkowego etapu gry niż jakiś hero. Ale to jest chyba ten poziom. Może nawet czasami... Nie no, porówny, no, bardzo podobny poziom. Max Pax i hero, jeżeli chodzi o grę na Zerga. Ale czy on ma taką, mam wrażenie, większą powtarzalność, większą solidność w tym otwarciu? Bo w zasadzie praktycznie co grę. Jeszcze cztery dronki. To już łącznie sześć, jeżeli dobrze liczę. A jeszcze jedna była na początku, czyli chyba siedem. Piękna sprawa. Ta księciunia. I znowu dwie dronki. Bo kto mu zabroni? I Cryptomora jeszcze tutaj kliknął. Nie, nie wierzę, to jest po prostu niesamowite. Ile on wartości wyciąga z tych jednostek tak wcześnie. No i teraz jednym susem w Twilight Council. Może Forge albo dwa. Albo w ogóle żadnego Forge'a. I od razu 6, 8 czy 7 warp gate'ów i taki atak. Nie no, spokojnie. Max Pax nie jest takim ryzykantem. Po co ryzykować w ten sposób, jak może zagrać to samo, co na poprzedniej mapie. No nie wierzę, że to Oracle przeżyła.
Wszystko żyje, wszystko działa, co robi Max Pax, to jest jakby naprawdę był jakimś AI niepopełniającym błędów. Niesamowite w sumie. Ile tych dronek już padło? Pokażę nam realizator. W sumie można to liczyć, nie? Powinienem mieć ten... Nie pamiętam jak to się nazywa. Takie małe urządzonko, gdzie się tak palcem majta, żeby podliczać. Niektórzy tak... Takie coś mają, trenerzy, nie trenerzy. Jakoś się to nazywa. Liczydło. Nie, nie chodzi o liczydło, ale dobra. Wchodzimy, wchodzimy. Na 39 dronach Solar z tej bezradności już chyba uznał, że po prostu zaatakuje. Nie, nie kalkulator. Pięknie. Dobra, let's go. Albo wejdzie, albo nie wejdzie ta presja Solara. Na zasadzie all in. Inkrementator. Atakujemy, atakujemy. Szybko zniszczona jedna bateria, ale to druga zamieniła się w super baterię. Zerglingi też coś tam w linii mineralnej rozwaliła. Aż dziwne, że Probek może nie wyciąga do tej obrony. Max Pax, Księciunio dopiero teraz chyba traci swoje pierwsze stalkery. Ładne mikro do tej pory, kanony się kończą jak na zawołanie, jak na potrzeby tej obrony. No fantastyczna ofensywa, defensywa Max Paxa, no i klasa. Solar kręci głową, on już wie, że to już daremna będzie chyba dalsza jego walka. Już kręci, już się zniechęcił. Ale czy się już podda? Robi same roachailingi, ale to się nie ma prawa udać, panie Koreańczyk. Teraz powinien, żeby zniszczyć psychikę do końca Zerga, to Maxak powinien postawić czwarty Nexus od razu tam po prawej stronie, bo tam Overlord to by widział. Nie no, mega dobrze, zagrane. Dominacja Tuńczyka. No i to jest dobry moment na wpisanie GG. Ale Solar widocznie jest twardy. Jest ten czwarty Nexus. Na pewno liczył też na niego Solar, no bo jak Maxpax wydaje kasę na budynki, na ekonomię, no to może ten all-in jeszcze będzie mieć takie 5% szans powodzenia, może 2%. Tutaj nawet nie ma spora. Mi się rozejrzał. Maxpax tak spojrzał, aha. Czyli bez dronek gramy, tak? No to Mech, dwa kanony. Jakaś bateria, jakiś kanon. Maxpax już raczej wie, że będzie za chwilę ponownie atak rywala. Ale to w ogóle go nie przestraszy, myślę. Mądrze ucieka do lewej strony, tak żeby go nie mógł przytrzymać Solar. No i teraz Oracle aktywowane. Nie da się rzucić korosivów, bo żaden by raczej i tak się nie połączył. Jak Solar tym wygra, to coś będzie grubo nie tak. Żadnych szans tu nie widzę. Solar też na pewno ich nie dostrzega. No cóż, Solar ma mniejszą ekonomię, mniejsze siły, mniej baz, gorsze ulepszenie, gorszą technologię, wszystko ma gorsze. No więc jak żyć, jak tutaj mieć jeszcze jakiekolwiek szanse na zwycięstwo? Otóż nie ma. No i to będą dwa punkty dla teamu SciStorm Gaming, także fantastyczna rzecz. O, jeszcze taktyczne lagi. Może Solar liczy, że Max Pax straci komputer. Bardzo płynne przejście, trzeba przyznać. A nie, 0-2 było wpisane, a teraz z powrotem 0-1. Panie realizator, co to jest za pit na wodę fotomontaż? Halo. Ale nie, no widać, że to już jest 2-0, bez przesady. Padło, coś komuś padło, nie wiem czy Max Paxowi, czy Solarowi. Ale zaraz to będzie chyba wznowione, nie wiem. Realizator już wie, tak. I wznawiamy rozgrywkę. Widać, że potrzebowali chwileczki zawodnicy. Chyba coś tam się zerwało połączenie. Ale zaraz to zerwany zostanie Solar. No miazga, miazga, miazga.
Lingi łapane, plus jeden jest gotowe. W ogóle podoba mi się, że Solar dopiero Lera kończy powolutku w 11 minucie gry. Pięknie, pięknie. Nie, bilet na Homster Cup oczywiście. Na paradę zwycięstwa Max Paxa. GG i Wild Blade. I Księciunio zwyciężył. No to było spodziewane, wiadomo. Nawet się bym nie zdziwił, gdyby Solar po prostu oddał Valkovera po takiej akcji. No super, mega, mega, mega dobrze zagrał z Max Pax. Myślę, że te dwie gry to taki dobry wzór dla wielu protosów, jak dobrze można zagrać, jak na co sobie można pozwolić, jak można manewrować i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tutaj dużo, dużo można wyciągnąć z tych gier. A już za chwilę Spirit na Maru, no i potem Special Narianga. I rozpoczynamy spotkanie. W dolnym lewym rogu Spirit, czyli Piotr Walukiewicz, zawodnik teamu Sidestorm Gaming. Także Polak na czerwona. Z drugiej strony najlepszy teren w historii StarCrafta 2, czyli Maru. Najlepszy, na pewno najlepszy teren w tej trzeciej części StarCrafta w Legacy of the Void. Maru chyba wyglądał, jakby śledził muchę w powietrzu przed chwilą. Maru jeszcze tak się trochę, mam wrażenie, jakby wybudzał. Dobrze, dobrze, dobrze. TBT. Dwa TBT przed nami. Jedno właśnie z udziałem polskiego terana. A potem jeszcze Special Narianga. MVP jest najlepszy w historii. No właśnie, właśnie chciałem trochę wspomnieć o tym, że kiedyś był taki teran MVP, miał ksywkę. Koreańczyk oczywiście. Który był też absolutnie fenomenalny w czasach Wings of Liberty, czyli pierwszej części StarCrafta 2. W pierwszym dodatku. Król skrzydeł. Coś takiego, no bo Wings of Liberty, czyli skrzydła wolności chyba. Można by przetłumaczyć. No, MVP kiedyś był niesamowitym teranem, potem oczywiście nadeszło Heart of the Swarm. Nie wiem, czy on też nie miał jakiegoś kłopotu z nadgarstkami, czy z czymś innym, bo to często teran było, no w każdym razie potem już był troszeczkę słabszy, albo po prostu mniej trenował i jakoś się to rozeszło, a teraz to jest Maru. Wicemistrz świata. Tak mu to będziemy jeszcze wypominać pewnie długo. Chyba, że wygra mistrza na następnych mistrzostwach. Może tak się stać. Jak widzimy, fabryka grana. Dokładnie to samo otwarcie zarówno przez Piotra, jak i przez Maru. Nie wiem tylko, o którego tweeta Elona Muska chodzi. Czy ten ostatni, ostatni sprzed 25 minut. Dobra, ekspansja zagrana przez Maru. Spirit oczywiście robi dokładnie to samo. Na razie bardzo, bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć dokładnie tak samo zagrali, bo dwa Reapery, potem Reaktor, Helion 1, Helion 1, Starport i Starport ze strony Polaka też na pewno za chwilę będzie budowany. Drobna różnica, mianowicie Maru zrobił najpierw Starporta, potem Supply Depot, Polak najpierw Supply Depot, potem Starporta. Wydaje mi się, że to powinno być usystematyzowane już na tym etapie StarCrafta, ale może ktoś się tutaj lekko pomylił. Co? O mój Boże. Okej, to jest ciekawy tweet, to tego nie widziałem. Ale nieźle, 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 nieźle. Piękny tweet. Wpisał skitrony na szafie, no na streamie wolę o tym może nie wspominać. Ale nieźle, tak, tak, tak. Jest monitorowana sytuacja za granicą, co tam się wydarzy. Zobaczymy. Na razie tutaj w tej wirtualnej rzeczywistości popatrzmy, czy Piotr będzie lepszy od Maru, czy może jednak nie. No bardzo ciężko jest oczywiście pokonać Maru. Dopiero co grał na niego Spirit w Yongxioping. Arcytrudne to zawsze jest spotkanie z tak no, potężnymi zawodnikami. Ale póki walczysz,
To jakieś szanse są. No i teraz zobaczmy. Pierwszą presję jednak wykona Maru. Siege Tank, 4 Mariny, 2 Reapery, Helion ze strony Polaka. Cała nadzieja w tym cyklonie być może, ale cyklon nie namierzał tanka. O, teraz wjechał pod przeciwnika. Spirit, zobaczmy, czy to się dobrze skończy. Jeszcze autotureta potrzebuje. No i autoturet celuje w Siege Tanka. Myślę, że dobrze. Całkiem dobrze się obronił ostatecznie Spirit, no ale parę SCV-ek może mu jeszcze Maru wyciągnąć. Jedna zniszczona, druga zniszczona. Nie jest to łatwe tego Maru zatrzymać. Dziury nie zrobi, ale krew wypije jak zwykle. Nie no, nie było źle. Oho. O nie. O, naprawi. Jaka ładna, szybka reakcja. Doskonała reakcja Piotera. Super. Bardzo mądrze naprawił tego tanka. Jest ten spokój, jest to opanowanie. Bardzo dobrze to rozegrał. Gra na podobnym poziomie, to na pewno. Ale Maru to Maru. Command Center numer 3. Grany przez obu gladiatorów. Troszeczkę kłuje w oczy supply block Polaka. Przez chwilę nie może robić może wszystkiego, co by chciał. Ale to nie był jakiś duży supply block. Widziałem, że SCV się budowały, jakieś Mariny, Cyclone, Raven. Także jest ok. Ale fabryka na przykład chyba nie pracowała przez momencik. Patrz na ten Maru. Jak zwykle szybki jak cygan na bazarze. Tu poleci, tam poleci. No i teraz może będzie w końcu szansa na odwet i na atak Polaka. Raven będzie atakował, zrzucać oczywiście auto. Oj, tutaj też Raveny robią robotę. Nie naprawi tego tanka w porę Spirit. Nawet nie próbował SCV-kami go ratować. Boże, Maru, jaka ofensywa! Ajajaj. No nie no, jest problem. I to duży problem. Oczywiście jest kontra. Autoturetami Maru też troszeczkę potraci, ale to nie będzie chyba 13, 14 już SCV. Więcej straci nawet Spirit. Ciężka to obrona. Wykrwawia się ta ekonomia Spirita. Przynajmniej zniszczył Siege tanka, ale teraz kolejnego podprowadza Maru. O, podjedzie. Nie zdążył podjechać do tego tanka. Ej! 16 CV zniszczył Koreańczykowi Spirit. To nawet dużo. Zaskakująco dużo. Teraz trzeba rozwalić tego tanka, zanim on jeszcze raz odpali. Szkoda, że SCV Polaka może nie naprawiały tego jego Siege tanka, może by go wtedy nie stracił. Ale to jest tak dużo różnych decyzji drobnych, skromnych do podjęcia, że... Nie do przeliczenia czasami. Niestety 20 punktów zaopatrzenia różnicy. Traci cennego Ravena Spirit. Maru już przeleciał trzecią bazą. Już tam sobie buduje Orbitala. Dużo się działo i niestety nie za wiele dobrego dla Spirita jednak. Niby dalej gra, ale wiadomo, że jest w plecy. Bardzo ciężkie te scenariusze, takie roszady. Takie scenariusze się nie dzieją też przecież z gry na grę. Więc dużo jest, moim zdaniem, improwizacji, takich drobnych elementów. Oho, eye tracker nie jest włączony, zapomniałem, ale może zaraz to uruchomimy. Jak widzimy, Maru teraz z odwetu, z kontrataku znowu chce... No już pewnie pokonać nawet Spirita, jak mu się wszystko uda, może wyłączyć tanka na pewno. I dokładnie to robi. No niestety. Nie do wygrania już ta mapa, no i Spirit odklepał. GG. Ale na pewno coś z tego wyciągnie, czegoś się też nauczy Spirit. No i bardzo szybko chce Maru rozstrzygnąć to spotkanie. Bardzo szybko chce zdobyć drugi punkt dla swojej drużyny, dla Onsite Gaming, bo już widzimy, że na minimapie jadą SCV-ki, żeby zrobić proxy raksy. Zapewne albo Reapery, albo Marudery. Innej opcji nie ma. Marinów to raczej nikt nie gra, no i my już widzimy, że to będą nie Marudery, a Reapery, bo najpierw zbudowałby chyba drugie raksy w takim scenariuszu maruderowym. Maru dopiero potem rafinerię. Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko obronić się przed tą kontrolą Maru, ale wszystko jest do zrobienia może. Także Innovation prawdopodobnie już... No, zostanie w naszej pamięci, w historii, w Liquipedii też przy okazji. Jako jeden z na pewno najlepszych Terran, jacy dotknęli StarCrafta 2. Ale chyba go nie zobaczymy prędko na turniejach, a może już w ogóle wcale.
A kto wie, może czekają na Stormgate'a, żeby... A teraz oddają odpocząć nadgarstkom zawodnicy. Dobrze to brzmi, daję odpocząć nadgarstkom. Żeby ponownie usiąść do komputera i pokazać, jak to się robi. Dobra. Piotr, musisz się obronić. W tym momencie zwiad Polaka zobaczył, co się dzieje w bazie Maru, no i już wiadomo, co się dzieje. Proxyraxy, to jest pewniaczek. Supply Depot teraz już na 200% poinformował Polaka o tym, co się zbliża, co się dzieje. Jeszcze jakiś taki w sumie dziwny bunkier zagrany przez Polaka, jakby się bał maruderów od przodu, ale może z tamtej strony też warto mieć tę strukturę obronną. Niestety Reaper Maru ma trochę więcej punktów zdrowia. Mikruj. Okej, jest TV-ka też stracona. Kurczę, no. Dwie TV-ki stracone, ale to oczywiście jeszcze nie jest dramat. Jeszcze spokojnie możemy grać dalej. Maru też za chwilę swoją fabrykę będzie budować. Z tego co widzimy, to Maru sprawdza bardzo dużo miejsc teraz na mapie. Godzinę 12, godzinę 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. Na środku też się trochę pokręcił, tak jakby szukał, że... Może Spirit robi jakąś fabrykę czy starporta w ramach kontry. Interesujące, że o takie rzeczy w tym momencie podejrzewa Spirita, bo przecież był w jego bazie, coś tam widział, ale... Aha, może on czegoś nie zauważył w sumie. Trzeba by zobaczyć na podglądzie Maru. Buduje pojedynczego Reapera jeszcze Koreańczyk i właśnie miałem powiedzieć, że drugie koszary zapewne już polecą ze zwiadem, bo tak to zazwyczaj się wykonuje. Sześć Reaperów. No i walczymy. O Supply Depota czy nie walczymy? Maru przypadkiem odleciał za daleko koszarami i nie widział tego Supply Depota przez chwilę, nie mógł go atakować. Spirit na Supply Bloku. No powinien jeszcze jeden ten Supply Depot dostawić. Teraz już wszystko obserwuje Koreańczyk z powietrza. Buduje też swoją drugą bazę. No gramy dalej. Dobra, gramy teraz. Wygląda na to, że w miarę standardową grę z Maru. Gdy Proxy Reapery można nazwać standardem. Koszary już widać, że Maru uznał. Dobra. Poszły to poszły. Trudno będzie strata. Rozwalone budynki oczywiście nie zadają obrażeń niczemu, nikomu. Nie trzeba się nimi przejmować. Szybciej będzie mieć, jak widać, to wydobycie w drugiej bazie Maru, również wydobycie gazu. Polak troszeczkę wolniej w tym aspekcie. Nie jest jakoś specjalnie do tyłu Polak. Kurczę, no, żeby te Reapery tylko mu jeszcze nie zaszkodziły. Próbuje kontratakować Piotr. No może jakaś jedna STV-ka jeszcze tutaj wejdzie. Padnę mikro polskiego zawodnika i udało się złapać tę SCV, mimo że Maru o nią zapracował. Tak bym powiedział, w sumie bardziej zawalczył, no bo naprawiał atakowaną przez Reapera SCV, ale na szczęście nie wystarczyło. Mała zdobycz. Co ciekawe, Maru już buduje... Wow, on już ma trzecią bazę. Ale co ciekawe, już opracowuje Steampack, ale tak patrzę na te wszystkie liczby, na te proporcje, no i ma większe siły Spirit, to widać. Tylko pytanie, czy będzie w stanie oszacować, ocenić swoje szanse i uznać, że dobra, to jest dobry moment do ataku. Jest potencjał, bo na razie to widzimy jednego Ravena, który ma kontratakować. A ja bym chyba z chęcią większą zobaczył atak taki od przodu, wszystkim co posiada Spirit, również tym Ravenem. On akurat do pierwszej bazy nie ma po co wlatywać, bo Cyklon go właśnie pilnuje.
szybkie przegrupowanie i lecimy. I na to właśnie liczyłem. Wszystko od przodu, wszystko naraz w jednym tempie. Trzy Raveny po obu stronach, ale Polak ma troszeczkę jeszcze większe siły, zwłaszcza jak te dwa Liberatory dolecą. Maru kontratakuje i to jest bardzo nieprzyjemne, bardzo niewygodne, ale jeszcze silniejszy wydaje się w tym momencie Spirit. No i mamy przebicie. Ach, tam jest jeszcze jeden Siege Tank. Szkoda, że pod niego może autoturety nie poleciały wszystkie. Niestety nie dokończy tej jednostki w żaden łatwy sposób. Piotr wyłącza teraz Maru polskiego Siege Tanka, dojeżdża kolejny, rozstawia go czym prędzej Spirit. Naprawdę Maru to i tak przełamie. Stracił 17 CV w tej obronie. Polak 10 od tych Reaperów. Kurczę, dużo. Ajajaj, no ale mam nadzieję, że wszystkie Raveny... No właśnie, nie wszystkie Raveny przeżyły u Spirita. Dwa zniszczone, czyli tylko jeden się uratował. Leci jeszcze raz Spirit. Maru jak wzdycha. No teoretycznie, praktycznie jest trochę do tyłu Maru, ale no jak spojrzymy na inne elementy... Na to, że już ma Steampacka, zaczął Combat Shielda, na to, że będą ulepszenia 1-1 i tak dalej, i tak dalej. No w wielu aspektach Maru wydaje się silniejszy. O, a to, czyli te Liberatory teraz oba do pierwszej bazy wlecą. W sumie to może być bardzo dobre, jak się tam wspólnie rozstawią, będąc w narożniku. No, 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 tureta robi Maru. O, to dziwne, ale no... No tutaj nieskuteczne akurat. Nice, fajnie, 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 bardzo dobrze. Wyłączenie wydobycia. Musi dużo zainwestować jednostek Maru w tym miejscu. Spirit jeszcze chce chyba przestawić minimalnie swoje Liberatory, skorygować, żeby jeszcze ciężej było to Marinami rozwalić. No i zobaczmy na rezultaty. Doskonale. Dwa Liberatory myślę, że już spokojnie się spłaciły, spełniły swoje zadanie. Co teraz, panie Koreańczyk? Chyba czeka na Wikinga, naprawdę? Uznał, że może Marinami nie warto? Nie, no tam się te Mariny zakradają. Halo, realizacja? Dobra, Liberatory teraz odlatują. Trochę chyba turret obił. Były bardzo dobre dwa Liberatory. Żadnego nie stracił. Lekkie obicie to tam... Żaden problem. Teraz powinien unikać bezpośredniej batalii Spirit. No chyba, że będzie mieć pierwszy rozstawioną dużą liczbę Siege Tanków. Bo jego piechota jest... Dużo słabsza. Nie dość, że ulepszenia właśnie 1-1, to jeszcze Combat Shield. Ładnie się to prezentuje. Tu jeszcze jakiś losowy autoturet. Trochę losowy, ale... Może będzie całkiem, całkiem. No w porządku, 3 SCV-ki. Powinien tym Ravenem oczywiście odlecieć. Ale poszło to poszło. Dobra, gramy teraz chyba już rozwinięcie. Czwartą bazę buduje Polak. Z tego co widzę, Maru dokładnie tak samo. A, szkoda, że tego Siege Tanka nie udało się rozwalić. Oho, dobra, Salvana. O, no, trzeba uważać. Szanować trzeba Wikingi. Oczywiście też coś tam Maru stracił. No i teraz. Teraz jest trochę lepsza chwila, żeby zawalczyć z Maru, jak już są te ulepszenia. Dorównała mu, dorównała ta piechota Polaka koreańskiej. Może jeszcze chcę sobie może jeszcze poukładać trochę rozgrywkę Spirit, czyli zająć czwartą bazę. Druga fabryka, pod Siege Tanki i dopiero wtedy jakieś wyjście na mapę. Albo już w ogóle pomyślał sobie, dobra, gramy długą grę z Maru. To nie będzie 15 minut. Może 50. No i od tego zacznie wychodzenie ze swojej bazy Spirit, czyli dwa mediwaki wypełnione Marinami. One zaraz na godzinie 12 się będą znajdować, dokładnie. No ale halo, 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 nie wycofujemy tego, panie Piotr, dobrze. Coś się przypadkiem tam na grupę kontrolną zahaczyło. Czyli ten oddział wejdzie w trzecią bazę Maru.
A teraz innym oddziałem gdzie indziej będzie pewnie Spirit, chyba że, nie, może będzie siedział w bazie. Dwa kolejne starporty grane przez Koreańczyka, Polak o dziwo swoich jeszcze nie zagrał. Też może nie tak o dziwo, bo jeszcze potrzebuje tych rafinerii w czwartej bazie. Nikt jakoś nie ryzykuje tego wyjścia. O, dobry skan. Zauważył, że nie ma sensu tam wbiegać. To jest jeszcze jakiś w ogóle jeden wiking. Aha, może nie ma sensu wbiegać, ale ma sens wlecieć. Tylko, że on nie widział tych marinów, które są troszeczkę dalej. No, dokładnie. No, taka to akcja była. Nie no, Maru ma obronę. Wszystkim siedzi w bazie w sumie. Nie jest duży problem, że Spirit stracił te mediwaki. To są takie straty, na które jest gotów. Takie poświęcenie. Zaczyna się koncepcja Maru, mianowicie nie tam wikingi, liberatory, tylko raveny. To jest bardzo w jego stylu. Kiedyś tak dominował mas ravenem, ale to w poprzednim patchu. Teraz teoretycznie bardziej zyskały na sile może właśnie wikingi z liberatorami. Symulator rozbudowy trwa w najlepsze, ale martwi mnie to, bo Maru naprawdę dużo energii zbiera na Ravenach. Polak oczywiście zasięg do liberatorów, piąta baza, zaraz pewnie szósta. I bardzo szybko zajmuje też, jak widzimy, swoje kolejne bazy Maru. Czwarta, piąta, szósta, siódma baza. To często tak jest, że te 4-5 tak powolutku, ale potem to już po dwie czasami naraz się dostawia w TBT. Jak rywal pozwala, no to trzeba korzystać, trzeba brać. Zazwyczaj planetarki w tych dalszych bazach się stawia. Ciekawe, czy inaczej się tutaj gra Spiritowi z takim Maru niż z jakimś Klemem czy Hero Marinem. No, bardzo zdecydowane wejście polskiego zawodnika, niszczy CV-ki tak, żeby nie mogły naprawiać planetarki. No i udane. Moim zdaniem udane zagranie Spirita. Troszeczkę Marinów straconych. Maru jak się w ogóle cofał, nie? Na minimapie, zagadkowo tak. O, tutaj to w ogóle tego tanka też można było ogarnąć, jakby w niego tak wbiegł. A, ale jest drugi, no dobra. O, jakby to idealnie zrobił Spirit, to pewnie by rozwalił oba. 20 marinów jeden Sitchnack zniszczył. Jest on teraz naprawiany, bo ledwo żyje. Skanują, patrzą, oceniają zawodnicy, jak perspektywa. No ładnie, jakieś wyłączenia. Kolejne nawet wyłączenia. Planetarka naprawiana. No trochę nieciekawie to wygląda, no. Wzbijanie się w powietrzu. Boże, ile Maru robi ekspansję jednocześnie na minimapie. Niesamowite to jest. Bardzo niebezpiecznie teraz to się prezentuje. Nie ma siły w powietrzu, nie ma też wystarczającej siły lądowej, ale to normalne w TBT, że pod wrogie tanki raczej nie podlatujemy. No potęga siła Ravenów to jest. Osłabianie pancerza, wyłączanie wrogich jednostek i co mi teraz pan zrobi w powietrzu? Nic pan nie zrobi. Może jednak to styl z Ravenami jest najlepszy. Teraz wszystko prawie, że wyłącza Maru. Wszystkie tanki mu wyłączył. Przyściusieńkie i teraz marinami to po prostu niszczymy. Łatwiutko. Ajajaj. To jest potęga naładowanych energią Ravenów.
I taka to robota. Zmarł. Rzadkie zagranie. Ciekawe, czy nie opłacałoby się jakiegoś ghosta dodać EMP na te Raveny, bo wtedy by wyłączył, nie wiem, no, dwoma, trzema ghostami, które nie zajmują za dużo limitu, jakieś 10 Ravenów Maru, które zajmują już bardzo dużo zaopatrzenia. No ale raczej nikt nie robi ghostów TVT na Ravena aktualnie, bo praktycznie nikt nie robi Ravenów, a to Mech Maru. Maru jeszcze Yamato robi. Jakby myślał o Battlecruiserach, no chyba zdaje sobie sprawę, jak duża jest jego przewaga, jak świetna jest jego pozycja, bo teraz podjeżdża do bazy na godzinie 10, która jest zupełnie niebroniona, no tylko planetarka, ale tanki mają o wiele większy zasięg niż taka planetarka. No i z górki. Mięciutko. Rozpracowuje go Maru, teraz jeszcze marinami podbiegnie, Ravenów jest sporo, chciałby może je atakować Spirit, no ale ciężko. Viking Siege Tank to jedyne, co może robić Piotr, ale wiadomo, że będzie tego niewiele. Bo zredukowany do 4 baz. Maru ma 4, 5, 6, 7, 8, 9 baz. Skandal. Ciekawy jest ten Yamato Kanon w sytuacji, jak Maru nawet nie gra żadnego Battlecruisera. Nie wiem, o co chodzi. Może tak sobie kliknął dla zabawy. Może przypadkiem. Mogło stać. Może tak. Doskonale. No i leci. Leci akcja, leci reakcja. Niestety wyłączane w dalszym ciągu te siege tanki Polaka. No i wtedy Mariny Maru wszystko mogą ładnie sprzątać. Inne jednostki też oczywiście świetnie asystują. No i to już jest raczej nie do wyciągnięcia. Musiał tutaj Spirit stoczyć jakąś genialną bitwę, ale no nie miał czym. No i najpierw wygrał zawodnik teamu Sidestorm Gaming, a teraz Onside Gaming. Nie do dogonienia, tak jest. Spirit musi odklepać w tym TVT. No był lepszy Maru, był. Więc niech mam. Także wszystko rozstrzygnie się albo w kolejnym meczu, albo jeszcze w ace meczu, jeżeli będzie 1-1. I wystartowali. Być może ostatni pojedynek, o ile któryś z zawodników wygra obie mapy. No i zrobi tym samym wynik 4-2 dla swojego zespołu. Na czerwono, ten, który myślałem, że nie zrobi proxy, jednak robi proxy. Pytanie, jaka wersja, jaki wariant, special. A w drugim narożniku Koreańczyk Ryang, znakomity w TVT. Ostatnio, gdy spotkali się w turnieju, to wygrał Ryang 1-0. Wcześniej 2-0 dla Ryanga i to było podczas Intel Extreme Masters Katowice. Ale nie tego w tym roku, tylko jeszcze rok temu. Jeszcze wcześniej też jakieś 2-0 dla Ryanga. Ale teoretycznie forma speciala w TVT ostatnio świetna. Nieźle, nieźle. Ciekawe, no. Teoretycznie niby statystycznie trochę Ryang, ale w sumie aktualna forma w TVT speciala to jest bardzo dobra. No i proszę, jedne koszary tylko na mapie buduje special. Geralt, widzę, że wyliczone wszystko. No dobra, pożyjemy, zobaczymy. Proszę bardzo, Techlaba teraz gra special. No, zakręcił głową chwilę temu Juanito, prawdopodobnie dlatego, że zwiadowca Koreańczyka przyjechał do jego bazy, no i w ten sposób Ryang się dowiedział, że coś jest na rzeczy, coś gdzieś się dzieje, no bo normalnie tutaj już powinny być ukończone koszary. Wiadomo, że jakiś podstęp się dzieje, tylko jeszcze nie wie jaki i gdzie Ryang. No i zaczyna się. Presja z maruderami. Oj, dostał jedno uderzenie przypadkiem na marudera special.
Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy on powinien pod tę rampę podchodzić. Jak przytomnie, zamiast kolejne Reapery, to buduje Mariny. Żeby trochę zwiększyć swoją przeżywalność, do tego w razie czego bunkier. No i pewnie albo Cyklon, albo Siege, jak dość wcześniej będzie zagrany. No, tutaj fajnie się ustawił tym Maruderem Special, żeby przechwycić może wyskakującego na mapę Reapera, bo ten Reaper tutaj mógłby się pojawić i zniszczyć budowniczego ekspansji. W sumie to nawet nie wiem, czy bardziej się opłaca tanka, czy Cyklona w scenariuszu, w jakim jest Triang. Czy w sumie to tak czy tak chyba trzeba zrobić Cyklona, więc ja bym chyba grał Cyklona. No, za chwileczkę Riang podejmie tę decyzję, chyba czeka jednak na gaz, no, tanka. No i faktycznie jest Siege Tank. No i w tym momencie to już, też już powinien Riang zauważyć, że tylko dwa marudery tutaj są i koszary są w powietrzu i była ta ekspansja i to wszystko, więc to nie są jakieś zmasowane liczby maruderów, tylko dwie sztuki. Niedużo. Czyli najpierw zrobił Siege Tanka Riang. Ciekawi mnie, czy teraz będzie Cyklon, bo Cyklona wydaje się, że lepiej nie pomijać w TVT, no bo przecież Banshee mogą być zagrane i właśnie, no piękny scenariusz dla nas, bo właśnie Special dokładnie w te Banshee teraz poszedł. No i Riang, 100 gazu zaraz będzie. Czy to będzie Cyklon, tak jak myślisz? Wydaje mi się, że powinien być, czy jednak Siege Tank dalej? Dalej tanki chyba będzie robić. Albo nie zdążył. A, on ma supply blocka, dobra, ja tak się zastanawiam, czemu on nie wbija jednostki do produkcji, on ma supply blocka. Dobrze, dobrze, dobrze. Noriang. Decyzja. Roszada. Aha, to ciekawe. Bardziej na piechotę chcę postawić. No to może się to trochę zemścić, ten brak Cyklona. Albo się to zemści, albo się nie zemści. Ładna zaczepka, to musiał zużyć autotureta, no i to jest właśnie skutek braku Cyklona. Pewnie Riang niepocieszony, ale jest jak jest. No i dlatego w sumie czasami lubią taką jedną Banshee taktyczną zagrać teranie. Aj, nie kliknął w tę samą CV-kę na koniec special. Mogło być 7 jest 6. Czas na Orbital Command numer 3, już ląduje na pozycji. W ulepszeniu troszeczkę szybszy Riang. A Juanito jeszcze raz z powietrza. Atakuje. Miejmy Orbital na miejsce. No, chyba znowu będzie symulator rozbudowy. Pewnie wiele osób liczyło, że trochę bardziej dynamiczne TVT nam się trafi. No trochę tak bywa momentami, ale potem przechodzimy w miarę w standard. Tylko ta pierwsza mapa Spirit na Maru była taka trochę szybsza. Tam już Maru bardzo chciał szybko atakować i wjeżdżać. Dobra, Xel'Naga przejęta.
Nie, to taki antytiming by zrobił Riank, jakby teraz tak się próbował wpakować z tymi marinami, zresztą i tak w przygotowanego speciala. No dobra, czyli rozwój, parę CV przewagi to oczywiście żadna przewaga. W TVT to nie ma aż tak kolosalnego znaczenia. No ale na pewno lepiej mieć niż nie mieć po takiej akcji z Banshee. O, ten autobus w tych skałkach jakoś dziwnie wolno zniknął. Z takim istotnym opóźnieniem względem reszty. Nie no, tutaj chyba Riank jakby w tę minę się wpakował, to było piękne. No ale się nie wpakuje, bo Raveny przecież wykrywają. Raveny zakręciły się wokół siebie. No raczej nikt tutaj nie walczy, jak tanki nie są... O! W zasięgu. Kończą się ulepszenia dla speciala, ale tak troszeczkę te parę sekund za późno. Ej, ale co tam, coś tam wyłapał jednak tego tanka jednego. W miarę w porządku. Ta obrona speciala. Jeśli jak zaatakować, 9 minuta za nami. Możesz te... No dobra, auto... Czemu Special tak wjeżdża? On tak powinien? Rozstawia się Riank. Dwa wyłączenia. W sumie dużo tanków ma Juanito. Jego standardowa jednostka, ale... Trzeba by na pewno można było tak zagrać. Teraz bardzo mądre posunięcie Rianga. Wrzuca Mariny na te tanki bezpośrednio. Ale trzeba by na pewno to było mądre. Wow, dobra. Special ustał. Jaka szalona batalia. Najpierw wydawało mi się, że może zbyt pochopnie Special. Potem, że Riank. Teraz już z kolei prowadzenie z powrotem... po stronie czerwonego zawodnika, ale pcha się tutaj pod tanka. No, spokojnie, spokojnie. Gramy dalej. Dużo tanków ma cały czas Special. Dobra, dobra, dobra. Uspokoiło się. No te Raveny bo faktycznie troszeczkę zawiodły. O! No nie, no Special. Killnuj. O jest, dwa tanki. No, przynajmniej tego Medivaca z marinami złapał. Przynajmniej. Ale trochę to słabo. No jak można nie stać przy tankach marinami w sumie w TVT? Akurat mu się tak zdarzyło i teraz próbuje rozciągnąć Special co nieco. Pytanie, czy nie zostanie zauważony? No właśnie, dokładnie. Zauważone te Medivaki Speciala, już je wycofuję. No bo to nie ma co lecieć, jak rywal o tym wie z takim wyprzedzeniem. No, na razie sensownie. No w ogóle jakiego ciekawego sensor towera tutaj na środku tak postawił Riang, że nawet widzi, czy coś kontroluje Xel'Nagę. Dużo, dużo więcej dzięki temu widać. Nie no, dalej to tak, to w tym momencie po prostu ciężko się nawzajem zaatakować, więc rozwijamy się, bawimy się. No Special dopiero co czwartą bazę stawia Riang, w zasadzie już piątą buduje. Także ekonomicznie troszeczkę zwolnił Special, a bo on robi Doom Dropa. No zobaczymy, dla kogo to będzie Doom. Ej, wjeżdża w Toriang? Nie, bo tak się na chwilę ustawił, jakby chciał. Dobra, tutaj nie lądujemy, bo jest planetarka, także do pierwszej bazy Rianga. Riang trochę chyba zaskoczony, nawet nie robił turetów zawczasu. Albo się uda, albo się nie uda. Mariny głęboko wrzucone, jest już rozstawiony Siege'ak. Tutaj też biega Special. Oj, no to był specjalny ruch, trzeba przyznać. Boże. Jaka wymiana. No nie no, Special stracił tu, stracił tam, zaryzykował, ale widać, że mu się to nie opłaciło. Riang dość pewnie. Nawet tej bazy na środku nie będzie musiał anulować. No i fatalnie. Teraz dla Speciala wyszło bardzo źle.
No dobra, nadchodzi taka niebezpieczna chwila teraz dla Speciala, bo on jest pod presją. Tanki atakują mu planetarkę, on nie bardzo może z tym cokolwiek zrobić, bo ani nie zbuduje Liberatora, on są Wikingi, ani sam nie podejdzie, nie podjedzie, bo wcale nie ma tak dużo sił. No fajne to rozstawienie, że tylko jeden Siege atakuje, a pozostałe już tylko czekają na szarże Speciala, bo ona się tu może odbyć. Chociaż Special jeszcze myślał nad tym kontratakiem. On naprawdę tutaj leci. No, pytanie, czy nie zauważy tego Forer Young, ale raczej nie. Nie, chyba. Chociaż... Nie, chwila. Teraz widać, że Young tam patrzy do Naturala, czyli chyba jednak formuje defensywę, czyli jednak chyba to zauważył. O, zauważył. Oj, Special. Ty jeszcze nie wiesz, ale Young już tak. No właśnie, trzeba uciekać. No niewiele może zrobić w tym momencie Special. Chyba będzie próba przełamania, ale ja tam nie wróżę za dużego sukcesu tutaj też. No nie. Ten drop nie był najszczęśliwszy. On chyba powinien te medivaki wycofać do Xel'Nagi i potem tutaj na środek jakoś sflankować może to. No bo co tak naprawdę innego? No zobaczymy. W sumie tutaj nawet spoko wymiana dla Speciala, nawet dobra. Też ulepszenia, ma lepsze Juanito, nie ma pancerza Ryang tego ostatecznego. O, jest duże podejście. CV nie wiem, czy nie powinny trochę przodem, trochę pierwsze podejść. No bez szału. Bardzo kosztowna wymiana dla Speciala. No i teraz właśnie ten ruch z boku mapy może na środek? Nie, okej, Ryang się też wycofał. Ciężkie to wymiany, to widać. Umęczeni obaj zawodnicy. Wykorzystuje swoją dominację powietrzną Ryang, czyli dodał Banshee. Większość graczy raczej polega na Liberatorach, ale Banshee też bardzo w porządku. No i do tego te Raveny cały czas żyją i też powiększa ich liczbę Ryang. Nie ma żadnej jakiegoś... żadnego aspektu, w którym by prowadził Special. W ulepszeniach już trochę słabiej, bo tanki sobie ulepsza dobrze Ryang. Jak żyć? Jak tu zagrać? Jeszcze raz Special próbuje to, co już wcześniej nie wypaliło i to dwukrotnie, czyli ta kontra medivakami i marinami. Szczerze mówiąc, nie wiem, co by musiał tutaj zepsuć Ryang, żeby Special to mógł ugrać. No ma wszystko lepsze chyba w tym momencie Koreańczyk. Ekspansji też więcej. Wydobycie właśnie korzystniejsze. No Special ma większe siły przez to, że ma mniej scyfałek. O! No, ale to też się nie może udać. Akurat dwa tanki Ryanga tutaj są. Także najgorzej. Jeszcze ma troszeczkę pecha. Rzeźbi jak może Juanito, ale on to już nic nie może. O Jezu, i te wszystkie mariny będą pańkać ekspresowo po stronie Speciala, bo osłabiony ich pancerz, to widać, że to się nie może udać, nie może się dobrze wymienić. Co te Wikingi robią po lewej stronie, panie Ryang? Czemu nie wylądowały w jakiejś bazie, może tam na trzeciej na przykład? Chociaż też może byłaby to ich trochę za łatwa strata. Ale tak, mówię, że niby źle idzie Specialowi, ale jeszcze żyje. Jeszcze jakoś daje radę. Special ma tyle gazu, że sam mógłby chyba zrobić jakieś Raveny. Ale to trochę czasu zajmuje. Może boi się, że mu tego czasu nie wystarczy. Zwłaszcza, że teraz pewnie walczy o to, żeby jak najszybciej zbudować znowu pełny limit, żeby przeżyć kolejną konfrontację.
No dobrze, dobrze, zmusza Rianga do tego, żeby on zostawił trochę jednostek w bazie. Teraz mocne salwy, zniszczenie też Siege Tanka. Nie wiem, co dało teraz Specialowi podejście pod Texelnagę, ale widać, że chce może trochę przejąć inicjatywę. A, bo on będzie zabezpieczał teraz bazę na 12. No dobra, to ma sens. Drugą bazą tam po prostu przelatuje. No potrzebuje faktycznie kolejnego złoża. Ariangowi się oczywiście nie spieszy. Przy tylu Ravenach ta energia rośnie ekspresowo i za chwilę po prostu będzie jeszcze silniejszy. Trochę tak jak to Maru zrobił ze Spiritem. No proszę, może koreańscy teranie wracają mocno do Ravenów. Może Maru im tam wszystkim pokazuje w grach rankingowych, że to jest jednak znowu najsilniejsze, najlepsze. No, przez pewien czas były testowane Wikingi i Liberatory też. Świetny kontratak Speciala. To jest dobra akcja, bo pewnie jakaś szansa na zniszczenie orbitala istnieje. Wszystkie 5 tanków wyłączonych, tutaj jeszcze 3 kolejne, więc 8 tanków, cała artyleria Speciala nie istnieje w tej chwili. No i musiał to już wygrać Riang, to była zdecydowana różnica jakości kompozycji. Podoba mi się ta cenzura tego, co pije Special w jego kamerce. AI czujne. Wycina i wykrywa, co można. No dobra, 1-0. Dla Rianga. Onside Gaming ma 3 punkty, Sidestorm Gaming 2, także Special musi wygrać tę mapę i potem jeszcze ktoś musi wygrać Ace Match, zapewne Max Pax. Rozpoczynamy mapę Babylon, albo ostatnią, albo przedostatnią, jaką dzisiaj zobaczymy w turnieju. Może będzie szybka, może będzie długa, nie wiadomo. Special na czerwono, w dolnym prawym rogu, Riang w górnym lewym. No i zaraz wiadomo, kamerki, są zawodnicy. Też ciekawie, bo Riang zagrał Supply Depot za linią mineralną. Może boi się takich wczesnych ataków z Siege Tankiem. Można tutaj takie coś robić i atakować reaktor, ale chyba tylko z tego, co pamiętam, po stronie Rianga. Ale uspieszona ta kamerka czasami drga, jakby sam był w jakimś Siege Tanku. No i zupełnie tak samo jak na poprzedniej mapie, Riang wysyła zwiadowcem. No bo Special mógłby znowu zrobić proxy. Ale jak widać, Juanito nie będzie tak ryzykować, przynajmniej nie tym razem. Dobra, wszystko w najlepszym porządku. Dokładnie to samo otwarcie jak na razie. Dwa Reapery po obu stronach. Może to jest w Korei Południowej aktualnie ostatni krzyk mody TVT. Ale sobie Spirit na Maru też tak otworzyli. Może w TVT aktualnie tak lubią grać zawodnicy. No i na razie lekki rozjazd, jeżeli chodzi o wybór taktyk, bo ze strony Speciala mamy minę. Ariang postawił na te klaba. No i tutaj widać, że taka próba wymiany. Też bardzo dużo rzeczy nie zostało zniszczonych. Na chwilę też Riang przerwał wydobycie, aż się podrapał po głowie Koreańczyk.
takie tam detale. Ciekawe, czy Special próbował tymi Reaperami kupić tak dużo czasu, żeby teraz ten jego Helion właśnie wjeżdżający może rozwalił budowniczego ekspansję, ale no to się nie udało. Ciekawe, czy mu się... No okej, okay, udało mu się uciec. Nice. Staruchłani to zawsze jest taki liberator, czasami Banshee. Zauważmy, że Special zupełnie pominął technologię Ravenów. Tak jakby chciał zrobić mocną dwubazówkę, ale... Ale to chyba musiałby dostawić teraz jakiś drugi starport albo fabrykę, albo coś na wzór. W sumie nie wiem. Ciekawe, ciekawe. Liberator akurat nie powinien nic zrobić. Co więcej, jeszcze Raven go widzi, no to już w ogóle... No, spokojnie. Nawet nie uderzył raz tego tego Ravena Liberatorem. Mamy też wczesne wyjście Speciala. No i tutaj właśnie jakoś trzeba wykorzystać tę siłę w powietrzu, te Wikingi. Tylko że zazwyczaj jak coś takiego robili teranie, to chyba na dwóch starportach. W fabryce na jednych koszarach, a nie na jednym. No najwidoczniej może Special chce wywrzeć presję. O, tam na minę chyba zniszczona. A poza tym wszystkim jeszcze... O, jest Liberator. No okej, okej, okej. No nie wiem, to działa? To się może udać? W sumie... A no tak, bo jak nie stracisz tego pierwszego Liberatora, to on teraz jest w tej ofensywie. To nawet ciekawe, nawet fajne. Może się to udać? Cyklonem chciałby bardzo zaczepić się o tego Liberatora Riang, ale no nie było to możliwe za bardzo. Raveny Rianga już widzimy, że się tak szczurzą. Podlatują od boku, no i ich zadaniem jest wyłączenie tanków, może nawet Liberatora, o ile będzie energia, ale na pewno Siege tanki warto wyłączyć, jeżeli chcemy no, zrobić takie przełamanie. Ej, jest ten drugi starport. Dobra, tylko taki wydaje się jakby był późny. No ale dobra, chłani to w sumie... Aha, no tak, bo to bardzo wczesny też był wyjazd na mapę. No pożyjemy, zobaczymy. Są dwa wyłączenia. Tanki bezużyteczne. Kilka SCV-ek też przodem rzucił Riang, żeby trochę zaabsorbowały obrażenia. No nie no, siła Rianga jest zdecydowanie niewspółmiernie większa. No i teraz już zabiera się za Siege tanki, zabiera się za Speciala. A tak dzięki jak skóra na kaszance, panie Special. Nie wiem do końca na jaki błąd Rianga liczył, może na jaki, na, nie wiem, może brak Ravenów liczył. No i teraz pozostaje Specialowi jakimś cudem powrócenie do tej gry. Ale jak on ma to zrobić? Teoretycznie ma dwa starporty, ale Riang też ma dwa starporty. W sumie to obaj grają to samo, nawet zabawne. Że ta sama myśl, ten sam cel im przyświeca. Podlatuje i podjeżdża Special. Czeka, aż ten skan się chyba skończy. Jeszcze mikroskopijnie podjechał. Mikroskopijnie, tak. Tylko pytanie, czy powinien. Jest trzeci siczek Speciala. Aż Wikingi z wrażenia wylądowały. W ogóle Riang robi jakiś atak do pierwszej bazy Juanito. Właśnie tam coś wlatuje. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Tutaj od boku jeszcze Raveny. Może znowu będzie takie wyłączenie typowe. O, wow. Naprawdę robi to Riang? Myśli. Myśli. Nie, te Raveny lecą. Gdzie one lecą? Co one robią? Co się dzieje? W pierwszej bazie Speciala właśnie są problemy. To jest pojedynczy Liberator. Tutaj jeszcze autoturety taktyczne. Ładnie. Kurczę, jak te SCV-ki mu ciśnie Riang. Oj, tam jest przełamanie Speciala. Uznam, że bez tych jednostek będzie... O, kurczę,
Co zrobił Ryang? Boże, jak się teraz właśnie skrzywił w kamerce Koreańczyk, bo on chyba nie zamierzał podnieść Wikingów. No i dobrze! Jest jeszcze szansa, jest jeszcze nadzieja dla teamu Sidestorm Gaming, dla Speciala. No ale tutaj są kolejne dwa tanki rozstawione, ląduje Wikingami. Jeden i drugi zawodnik. No teraz czy Special powinien z tym walczyć? Być może, może lepszej okazji w sumie to już nie będzie. I szybko wyklikać te ranne tanki czy rozstawionego. Trzeba. Ładnie, przebija się dalej Special, dalej są większe liczby tego zawodnika. Ryang nie dowierza pewnie, co się tutaj wydarzyło. Taki duży, taki dziwny błąd. Już miał trzecią bazę, już miało być tak dobrze, a tu nagle pięć tanków Speciala w jego naturalu. Oj, ale tego jednego tanka to chyba Special nie zniszczy, chociaż nie zniszczy. Wow, okej, to się udało. Pięknie Specialowi to wchodzi, no ale teraz to ze CV-kami i Wikingami, które wylądowały na jego jednostkach. Ajajaj, jednak. Jednak jakimś cudem Ryang to wyciągnął, a już było tak blisko, nie? Prawie że. Jednak Ryang. Ajajajajaj. O mój Boże. Te znaki zapytania, co się stało? No właśnie, jak do tego doszło? Nie wiem. Ale jednak Ryang się obronił, miał lepszą ekonomię, miał trzecią bazę, miał potrójne muły. Dziwna ta batalia była na sam koniec oczywiście. Nie wiem, czy on powinien pozostać takimi rozstawionymi siczonkami. Dlaczego się poddał? A czy możemy przewinąć w sumie? I pokazać, co się tutaj wydarzyło. Oto jest na YouTube'owym. No i cóż tutaj się wydarzyło? No te Wikingi wylądowały. Tak się zastanawiam, czy on nie powinien teraz złożyć tych tanków. Żeby one nie atakowały SCV-ek, tylko się mogły skupić na Wikingach. Czy to by się udało? W sumie nie wiem. Chyba nie. Chyba byłoby ciężko. No i teraz tak, Ryang ma... Ej, Ryang w sumie ma... Co? Halo? Ryang miał w sumie mniej SCV. 32 do 38. No miał potrójne muły, ale dało się jakoś jeszcze grać dalej, nie? W sumie to z większym limitem Special się poddał. Nie, trzeciej bazy... Chociaż w sumie czy on miał trzecią bazę? Chwileczkę. Nie miał trzeciej bazy. Także no... Chyba był trochę w plecy, ale... Znaczy nie wiem, czy było... Znaczy, wydaje mi się, że Ryang miał malutką przewagę, ale... Ale nie no, dało się grać dalej w sumie. Nie no, dało się grać dalej. 6 CV. Powinien grać dalej, może tak. Ale blisko było, no. Duży błąd Ryanga. GG. Odrobił ten mecz na triggerze. Dobra. Także dziękujemy za oglądanie dzisiejszych rozgrywek. Where Team League, Team Liquid pokonuje drużynę Dragon Kaizen Gaming 4-3. Także ekipa Ela zaraz wyciężyła, ale ekipa Geralta i Spirita dzisiaj jednak nie. Team Maru wygrał.